To jest inicjatywa przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nasza zarządu województwa, aby rozpropagować pewne nowe podejście patrzenia na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także dla uczniów, którzy nie zawsze dobrze się znajdują w społeczności szkolnej. ABC empatii to lekcja pokazowa, która ma uzmysławiać uczniom, że każdy ma wielką wartość, każdy uczestnik społeczności szkolnej ma niezwykły wkład w całość tej społeczności i w każdym są pokłady takie, na które warto zwrócić uwagę. Fundacja Czepczyńskich opracowała materiały, które mogą być pomocne w pracy każdego nauczyciela. To nie jest szkolenie dla nauczycieli, to bardziej jest pokazanie pewnej metody pracy z uczniami, metody, która zakłada pełne włączenie wszystkich uczniów w proces lekcyjny, w proces wychowawczy, ale w proces także poznawania się i polubienia. Rzeczywiście nasi uczniowie przeżywają wiele kłopotów w szkole. Wielokrotnie kończy się to depresjami, bywa, że także próbami samobójczymi. Musimy na ten problem zareagować. Zareagujemy w taki sposób, żeby pomóc nauczycielom wypracować odpowiednie metody pracy, ale także pewne podejście do ucznia, bo każdy wiedzę ma. Nauczyciele są dobrze przygotowani. Czasami warto przypomnieć pewne metody pracy, czasami warto przypomnieć spojrzenie pełne ciepła, zrozumienia i wtedy myślę, że każde z naszych dzieci będzie się lepiej czuło w szkole. Mamy wielkie zadanie do wykonania. Musimy stworzyć lepsze warunki funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym. Wiele się mówi o różnych zmianach w edukacji, ale ta zmiana nie wymaga żadnych ustaw. Ta zmiana nie wymaga żadnych nowych środków dydaktycznych. Można ją przeprowadzać w każdej szkole. Ważne, żeby zrozumieć każdego ucznia, jego potrzeby, jego uwarunkowania rodzinne, jego uwarunkowania zdrowotne. Chcemy, aby to była edukacja włączająca, aby każdy dzieciak znalazł swoje miejsce w szkole. Empatia w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, jest bardzo ważna. My jako dorośli czasami zapominamy o tym, jak to jest. Ważne, żeby dzieci, które będziemy kształtować, które uczymy tego, żeby nam o tym przypominały. Tak naprawdę projekt ABC Empatii zrodził się w głowie naszego fundatora Artura Czepczyńskiego przez to, że to jego syn jest osobą z niepełnosprawnością. On spotykał się z wieloma trudnościami, szczególnie w tym najmłodszym wieku. I nasza książka ABC Empatii jest odpowiedzią na to, żeby takich sytuacji w polskiej szkole już nie było.